budowania tego rozwoju dołożyć. Jestem przekonany, że z takim potencjałem damy radę nawet w tych trudnych czasach. Ostatnia kadencja to nie był zbyt dobry okres współpracy między dwoma uczelniami największymi w regionie, Uniwersytetem a Politechniką. Czy nowe władze będą starały się zbliżyć te dwie uczelnie, tylko jeżeli chodzi o współpracę, bo ona chyba jest potrzebna. Jest bardzo potrzebna. Myślę, że obydwie uczelnie chcą współpracować i są skazane na współpracę, dlatego żeby budować siłę naszego regionu, siłę naszego miasta. My przecież jesteśmy tak naprawdę miastem akademickim. Na 128 tysięcy mieszkańców, 38 tysięcy to są studenci różnych uczelni. Jeżeli chodzi o stosunek do mieszkańców, to największy w Polsce. Tak, do największych w Polsce. W związku z tym my tego nie możemy zmarnować. Przeciwnie, musimy to wykorzystać, musimy budować to miasto siłami tych młodych ludzi, którzy studiują, którzy mają energię, mają zapał, chcą coś zrobić, wierzą w to, że im się uda. I po prostu naszym zadaniem, tych trochę starszych osób, jest po prostu stworzenie warunków, żeby oni mogli się samorealizować. Dziękuję bardzo.